Witajcie drodzy widzowie na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal Investigators. Jesteśmy w Będzinie, w opuszczonej cementowni. Dokładnie tak. Zbadamy ją. Zbadamy to miejsce. Domyślamy się, że aktywność może tutaj być duża. Mamy gości. Mamy Angelikę. Hej. Hej. Cześć. I mamy Łukasza. I za kamerą Dawida. Siema. I za kamerą jest Dawid. Siemka. Także jest nas tutaj piątka i wybieramy się. Do siodeczka. Chodźcie, ekipa, idziemy. No i sprzęci do rąk, kadwójeczki do rąk, panowie. Masz. Ja kurde będę bez sprzętu, no. Trudno. Mam jeszcze te, mam jeszcze SB, ale SB będzie na rozmowy. Kurde. Co? Dziś. W okolicach właśnie chłopaczek spadł się dla mnie. O, widzicie, ma, to skacze. Kadwójka. Kadwójeczkę już raz mam w ręku. Tak. Włączasz ją i trzymasz tylko sobie. Tak. No, to oryginalną. I jak Jezus, masz jakieś Maria. Odczyty, jak masz odczyty, to wołaj. To jest. Jak ci skacze, jak ci zaczyna świecić kolejne kolorki tam. Jak przyłożysz latarkę, to się nie zdziw, bo ono normalnie działa. No, latarka. Latarka wzbudza, pokaż. Pokaż. I ta dodatkowa to masz tą, co piszczy, to Daniela. To ona starszy, stara się w nią przez nią się sa w gacie. Daniel, ja mam zwykłą, która nie wydaje tych dźwięków. Dobra. Prowadźcie. No za wiele nie. Wow. Oddania tego do użytku, tak? Tak. Na górze tam jest? Zabytam. Może go trochę tam widać. Zauważy na tym na kamerze. Może będzie widoczne. I co, tędy się wchodzi? Można wejść tędy, a można przejść dookoła. To jak robimy? Najpierw eksplor, potem wchodzimy do środka, nie Daniel? Czy od razu do środka? Powiem tak, tu w każdej chwili może się coś zabrać. A. By nie nam na odcinku, nie? Dobra, nie, to wchodzimy. Masz jeszcze jedną latarkę? Bo moja coś tak chyba słaba. To by do ciebie patrzy. Mama, ale chyba też ledwo moja dawała. Mam tutaj taką. Tak, totalnie zapasową. Tylko, że ona już mi też świeci na czerwono. Nawet z naszym pięknym logo, tylko w formacie holograficznym. To będzie skóra na siebie. Tak, patrzcie pod nogi. Teraz na pewno. Ja to mogę świecić najwyżej. O, jest faktycznie, no. Jest. Trzeba patrzeć pod nogi. Tędy przechodziły kable z prądem wszędzie. No pewnie pożyczyli. Ja mam jeszcze siatkę laserową. Tutaj chłopaczka prąd 6000 też... gierczył ten kabel. Ale, że tak powiem, przeżył. Jak widać, nie? Cement wszędzie odpada. Na K2. Co macie? Skoki. Tak? Lekki skok na K2. Ja sobie będę siatką laserową świecił, bo nie mam nic innego. A to fajne, bo jak coś przejdzie przez to, to widać. I widać, wiesz, głębie widać, jak masz tą siatkę laserową, nie? Co jest bliżej, co jest dalej od ciebie, to widać. Chociaż to jest bardziej do badania, że to musi leżeć statycznie i patrzysz, czy coś przechodzi przez to, bo jak przejdziesz przez to, to robisz cień z automatu, nie? No i tu już trzeba uważać, że będziemy się kończyć. Grubo trzeba uważać. Wow. O nie. Widzisz tutaj? Wow. No widzę, no odłamki na tym, na ledwo trzyma się żelbet na tym. Tak jak widać tu. No, leży. Co się utrzymało, to się utrzymało. Reszta leży. No dobra. Z tego może będzie, nie? I są, o, tu już są silosy, elegancko. Tak,
Wow. Potykamy się. O kurczę. Ale z drugiej strony chyba też jest policja. Zaraz zobaczymy. Wejdziemy sobie na chwilę do silosu, zobaczycie jak to wygląda. Kto nie był jeszcze w cementowni, zobaczy jak wygląda. Tu jest takie bardziej bezpieczne, gdzie można zajrzeć. Aha. Ale widzisz, tu już leży cała góra tego. Aha. To się zawaliło już od góry, nie? Widać głębie, fajnie. Z tamtej strony by można było się trochę przykucnąć. Przykucnąć? I wejść do środka. Aha. Z tamtej? Tak, z prawej strony. A z po przeciwnej, aha. Tak. Ewentualnie. Co tu jeszcze kudę odwiedzać, nie? No może ja wejdę tam od góry, tak tylko po prostu pokazać ludziom na odcinku, jak to będzie wyglądać w siateczku. O, albo tędy. Nalajcie, nawet nie trzeba kucać chyba. Wow. Jakie echo piękne. Dobra. Idę na... Bezpiecznie. Patrzcie, to na górze jest jeszcze sufit, a tu już nie ma. Tu już wszystko tutaj leży. Może to widać fajnie na nagraniu, nie wiem. Ups. Dobra, chyba lecimy dalej. Tak tylko z ciekawostek pokażemy wam silosa. Bo nawet moglibyśmy tu... Siemano! Nawet byśmy mogli przeprowadzić tu sesję z SB albo z czymś, ale będzie echo niezłe. Jest jeszcze jeden największy. Idziemy dalej. Zróbmy sobie explore, a potem będziemy typować miejsce na sesję ze sprzętem jakimś. Tędy szli. No, wolałbym, żeby nie odchodzili wszyscy w grupie. No. Halo, reszta, gdzie jesteście? Ekipa. Ekipa. No to może być chwila. Tam ich widzę, świecą z tyłu. Tędy poszli? Tam ich widziałem. No, nie świeci, to ma lewy ten. Tędy nie poszli. No, tu musisz. W drugą stronę poszli, tak. Po tędy też, ale tutaj bym... Nie, tu drugą stronę poszli. Nie zdziw się jak ci zgaśnie, bo się już rozładowuje. A może jeszcze coś tam wytrzyma ta latarka. W razie W moja coś jeszcze też świeci, nie? Mhm. Jest ekipa. Widać was było z drugiej strony. A byliście w środku? No tędy. Tam dalej. Tam jest wyjście, no. No. Dobra, co dalej? Ale dalej chyba idziemy do tego większego. Do największego. Do największego lepiej. No. Ale idziemy. Czy może bliżej tam, gdzie awionetka się rozbiła? O, to może to miejsce też pokażmy. Dobra. To jest fajne, ciekawe miejsce. A ta awionetka dalej tam leży, czy tylko części gdzieś można znaleźć? Nic nie ma. Aha, nic z niej już nie ma. Jak już leżała, to została rozpleciona. Aha, dobra. Opa. O, pod nogi patrzeć. O, tu jest to, patrzę pod nogi. Może to na ten, a na górę to uważać. No, na dół też. Jak to Dawid. Dawid trzeba opatrzeć na górę i na dół. Halo, idziecie? Nie zgubcie się. Uwaga, tam jest kanał jakiś. Po drodze, uwaga. Lepiej chodźcie się trzymajmy w grupie. Ona tutaj była na górze. Nie wiem czy to będzie widać. No trochę widać. To jest ten największy. Nie, to jest... To miejsce gdzieś awionetka. Tu gdzieś się wbiła? No gdzieś się tu rozbiła. Aha. O kurde, można by coś tu zrobić, nie? No, jak się tutaj rozbiła minetka, to jest miejsce, potencjalne miejsce na zrobienie sesji z czymś. Myślałem, nie? Z Fluxem, czy choćby na przykład z SB.
Ale to było ze 30 lat temu. Jak to wiesz co, byty mogą w tym miejscu zostać przez tyle lat. Albo i dłużej. Dla nich nie istnieje czas i przestrzeń, także. Mogą to nawet wrócić się, jak potrzeba. Siatki używasz jako latarki? Nie mam wyjścia. Ale fajnie, bo widać głębię, co gdzieś jest bliżej, co jest dalej, nie? No, nie mam wyjścia. Wykrywa coś, a na razie nic. Mamy też nic. No, na wykrywaczach, tylko były lekkie skoki tam na początku. Tak, na samym początku. To tu? Nie, tu się awionetka rozbiła. Tu awionetka. Sesję było zrobić, nie? Tutaj można by sesję zrobić na nim. Potencjalne miejsce na sesję. Trzeba by było może gdzieś tu wejść. A jak nie, to zrobimy sobie sesję w tym pierwszym tym. Ten największy, nie? W silosie pierwszym. Ale będzie fajne, no będzie fajne, ale zrobimy tam sesję z tym. Z Fluxem, żeby SB, bo SB będzie zagłuszane samo przez siebie. Bo ono ma taki głośniczek, skanuje, więc no. Oj, oj, oj. Weź tam wpadnie, nie? Kurde. Tutaj jeszcze pół biedy, ale tam za tą dziurą. Zatem tam w dół jest ze 30 metrów. Aha, no tu jest może 10. No nie, no 5 tu jest. Tam jest więcej. Ej, idę zobaczyć. No, faktycznie głębiej. Obsasa. Ła! A tutaj nie, to tam głęb, to tam dalej tylko jest ta dziurka. Uwaga na głowę. Ty Dawid na głowę i na nogi. Góra dół, dokładnie. Jest. Co? Miałeś skok? To mamy potencjalne miejsce, można wytypować. Tu u góry, tak jak widzicie. O kurde. To ona jest tu. Tu runęła ta awionetka. No właśnie. Ciekawie. Wejdziemy tu jakoś? By się wszyscy zmieścili? A tam jest. No. Jestem. Miałeś na ręku? Nie. O kurde, to dziwne. Fajnie. Ale to fajnie, że na ręku się coś tutaj. To może coś być na rzeczy. To jest potencjalne miejsce do zrobienia tego. Czy z tych ciekawych miejsc to chyba tyle, nie? Tutaj? No, czy jeszcze masz jakieś? Tam dalej jest jeszcze drugi, trzeci silos. Aha! Dobra, to dalej. To jest początek. Początek. Przyszedłem na drugą stronę za te mury, bo tutaj, jak widzicie te okna, nie? To tam jest łasownica. Aha. To popatrzcie dalej. O, jak zwykle zaskakujące te. Butelki pod nogami. O, padła. Dobra, trudno. Nie mam, znaczy mam czym naładować, ale musiałbym to do plecaka chować. Dobra, byłem pytany, czy wytrzymały te. Wasze wytrzymają. Moja na czole wytrzyma długo. A jeszcze mam czołówkę jedną, no. Nie, to wytrzyma wszystko. Jedną, bo jedną dałem Danielowi, Daniel nie wziął. Masz ją? A, to elegancko. To daj czołówkę koledze na głowę. Albo jadam. No. Ja sobie tam poradzę ze swoją lampką. A jeszcze się ładuje ta ewentualnie ta główna. W plecaku się nam aktualnie ładuje. Wow. To ten największy dół? Nie taki największy. Ale spory, no. Spory. My podejrzewam, że 1/4 jest jeszcze zawalona śmieciami. Aha, no tak. To może być grubo. A, bo są też te dziury tak porzucane. No to grubo. A to się tam tak ciągnie. Tu nice. Widać właśnie, fajne. O, fajnie to było. To uwaga. Tylko tutaj wejść. No, też nie. No. Nie, no bokiem chodziło się tędy. Okay. Tylko, że tam są dalej po prawej stronie też już dziury, a kiedyś jeszcze można było przejść. Aha. Tam na dół się schodziło też, nie? Fajnie widać nawet, że na tej.
widać, mam tutaj lampkę. No lampka styknie. Czołówka. Czołóweczkę mamy, no. Będziesz miał lampkę. Czołówa to wyższy level exploringu, nie? Dobra. Ja ładuję lampkę, jakby mi ta padła, żeby... Coca-Cola. Oj, oj. Znowu butelka znowu. Tam na prosto. Nie jest boisko. A. Dobra, widać. No. A widać, no. Widać tu. Tutaj mamy same tyły już tego wszystkiego. Aha, aha. O, sarenka. Nie gadaj. Jeszcze dzikie zwierzęta. No. Gdzieś tam jest. Bo mi oczy zaświeciły. Sereka mogą to być jeszcze. Też nie są bez przypadku. Co są? Nie są też bez przypadku. Jak byłam na cmentarzu właśnie z kolegą, to też była sarna. Później poszliśmy z kumpelą do lasu na sesję. To też była sarna. No i co, no... Między murami szłoby przejść. Ale to trzeba było nam... Później skakać po dziurach. Aha. Bo trzeba było się wrócić i pójść już. To się na razie co? Wracamy tam do tego potencjalnego miejsca, Daniel? Na sesję? Przy tej awionetce, czy? Miejsce sobie wybierzecie sami, jak obejrzycie sobie wszystko. A. To... Na razie chodźmy dalej jeszcze, no. Nie wiem, ile tam mam procent baterii, ale trzeba to, wiesz. Tą baterię wykorzystać na Explorer, a drugą już na sesję i tak dalej. I na auto. Wystarczy w sumie. Ta jeszcze nawet nie pikała, że się już zepsuła. No, myślę, że ta jest mocniejsza niż pozostałe w takim razie. Ta już była kilka razy używana. Rozładowywana i naładowywana. Mamy takie miejsce, to koło tej awionetki. No, to byłoby dobre. Tak, koło awionetki. Albo ten w tym silosie. Tylko to tam bym zrobił tylko sesję z tym, ze S-Fluxem. Z S-Fluxem bym tam zrobił tylko sesję wtedy. Na głowę i na nogi, uwaga. Na głowy? Na nogi też. Na głowy, na nogi. Na wszystko. No, kanał. Bo. No, żeby... Wow, aha, hala po lewej, hala po prawej. Tak, i tu do środka też by można było wejść i iść środkiem. Nie wiem, w jakim stanie to wszystko jest teraz, nie? To nie wiem, czy ryzykować, chyba lepiej iść prosto. No. No, Dawid, uważaj na głowę i na nogi. Nie tylko Dawid, wszyscy niech uważają. A to już drzewa wyrastają z ziemi, nie? Przegrały już ten z... Nice. No, ja myślałem, że to, wiesz, fajnie na Google Mapach wyglądało, mówię, no, z Danielem, chodźmy i przestraszył nas ten, kurde, ta barykada tam. Kamera, nie? I że kamera jest, mówimy, ta, kurde, jak monitoring, to nie ryzykujemy, nie? Ale... Samochody jeszcze, nie? Zawalonych rzeczy, to tam nic ciekawego nie ma. Aha. To chyba jest, móc tam iść. Dobra, to niech pan przewodnik prowadzi dalej. No. Tak, pan przewodnik, dzięki. Zajebiście. Jeszcze nigdy nie mieliśmy odcinka z przewodnikiem, także. No, to wy prowadziliście, nie? Także dzisiaj przeszedł ten czas. Wy prowadzicie. Przewodnik i 5 osób na odcinku, to jeszcze... Jesteście prowadzeni, nie? Było kiedyś 5 osób na odcinku, Daniel? Chyba nie. Tak jak widzicie, to tu leży. Ojej, czekaj. Uuu, żebym nie poleciał do tyłu. Wow. Jeszcze spilaczka. Aha. Wszystko jest... W rozsypce. No to sobie to mnie się ładnie rozsypało, nie? Wisi tylko, wiesz, wisi beton na tych, na zbrojeniach, nie? Wisi wszystko.
Tak. No, tam widać to dokładnie. Dlatego no lepiej na głowę uważać, nawet że wisi nie, tylko ten. Nie, nie. Latarka? No, latarka. Dobra. What the fuck, latarka. Dobra. No, to już też jest czerwona. No, to za chwilę nam zaczną padać, no, będzie trzeba tylko... Spoko, mam jeszcze wiecie jaką. Awaryjną, mój panel LED-owy, który wali po oczach. 700 lumenów. No i siatka laserowa jeszcze jest, nie? To też świeci. Dobra, zaskakujemy, ja sobie zaskoczę. No, tylko nie na główkę, nie? No, widać. Stick te fajna taka. Do zwiedzania w sam raz, nie? O, o, to też. Co tam ty? W ciągu nocy też. W ciągu nocy to my... Jak to się mówi, gdzie diabeł nie może, tam PPI pośle. Tutaj z tyłu też jest pomieszczonko fajne, tylko też zawalone, nie? Tak, pozawalone. Nie zawalone. O! Jak go pociągnął. No, chłopie, jak cię pociągnie, to inne. Jak wrażenia, ekipa? Fajny spacer, nie? Fajny spacer, no, w końcu, trochę schudniemy. Taki relaksujący, nie? Z kolegą przewodnikiem jeszcze tu. Przewodnika mamy fajnego. Łukasza. Gdzie spodziewa się niespodziewanego? Dzieje się tam coś? Proszę? Dzieje się tam coś? Nie, nic. Na miennikach coś? Chyba nic. Ale wcześniej coś było. No, na samym początku. Na ruku. Na ruku miałeś tam pod tą ścianą, tam pod tym, tak? Koło wianetki jeszcze, nie? I koło wianetki nam skoczyło. No, tam. Było, nie? Chodźcie do tych ukrytych, Boże ukrytych, do tych silosów. Ło, pod nogi patrzeć, mówiłem. Nogi i głowa. Ja muszę dodatkowo uważać, bo widzów mogę stącić. Mogę stracić widownię. Przez moje gadanie na szczęście nie dużo gadam, nie? No i tu jest fajnie. O, super. Szybciutko. Laserem ją. Wow, patrzcie to nad nami. Fajne. No, robi wrażenie. Gdzieś tu możecie mieć aktywność. O, ale teraz powiem, co to jesteśmy w miejscu, gdzie co? Awionetka czy? Nie, ogółem. Aha! Bo też nie był. Kurde, pewnie nie patrzył pod nogi jak. Nie, spadł. A spadł? O kurde. Pytanie, czy sam, czy ktoś mu pomógł? Wejście do drugiego. O, silosik numer. Wow. Nie, tym nie byliśmy. Nie, to jest drugi. To jest drugi. A jest sufit zwalony, czy? Nie wiem. Też nie sprawdzę, póki nie wejdę. O kurde, plecak, zapomniałem. Tu chyba sufit jest, tak. Bo się laser zatrzymuje na suficie. Jest. Jest sufit, proszę bardzo. Bo inaczej by światło by nie było widać na nim. No ale do tamtego jest lepsze wejście. To w pierwszym sezonie zrobimy sesję, tu jest ciężko wejść. Albo sobie znajdziemy jeszcze inną. Albo ten trzeci jest jeszcze lepszy. Aha. Wow. O, sorry. O, tu się łatwiej wejdzie. Ale to będziemy się trzymać tak, gdzie nie ma już właśnie na górze. A to z drugiej strony nie ma. Nie ma co wchodzić. Aha. Jak to nie ma co wchodzić? Właśnie jest co wchodzić. Tam trzeba iść z pieprzem. Zapomniałem zasady. Patrz na nogi, patrz na górę. Nie? Dobra, żyję. No, no właśnie tak były błędne z błota. Woda, woda. No, tu jest dziura, ale pełna wody. Dobra, to tutaj nie, tu odpada. Chyba, że chcecie być mokrzy.
Kowal zapomniał w zasadzie najważniejsze. Góra, dół, góra, dół. Nie, lepiej. Tylko w górę patrzyłem. Ciekawy byłem sufitu. A tam woda. Wow, co to jest? Aha. Grubo. No, no. O, tu też jest wejście. Tutaj gdzieś, aha, no, pod nogi. No to tutaj jest już typowo pod nogi, trzeba patrzeć. Oj, 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 ile? Głęboko do... O, zejście. Jest zejście, ale... Trzeba uważać. To wpadnie, nie? Zęby by może wybił, rękę złamał. No. Ej, tam skręca to w drugą stronę. Bo tam pewnie jakieś kable, bunkry, coś tam. No nie, tam woda jest. Bunkry? Brzmi, bunkry, no, brzmi ciągle. Bunkry na kable. No bunkry na kable. A, to tylko kable, to będzie malutkie. O. Ta eksploruje tam dalej. A tu się da przejść po tym? Da się po zewnątrz, po gzymsiku tu chodzić. Wow. No jest tego. A jeszcze... Baterię mam. Jeszcze przejdziemy później z drugiej strony. Tam. O, to chodźcie, idziemy tam. Tu masz ten silos największy. Co robiłeś zdjęcie na początku. A, to jest ten. Tak, dlatego tędy idę. Uważaj na tą dziurę, nie zapomnij. Za wielka dziura. Dobra, go, go. Nie wiem, ile mam baterii, także trzeba sobie ładnie tutaj na jednej wytrzymać na Explorze, a na drugiej już ten. I tu masz tego ostatniego silosa największego. Możesz wejść do środka. Yeah. Wow, jakie tu jest ekstra echo. Tylko, że trzeba wskakiwać, nie? Czy jest gdzieś niżej? Nie, nie ma. Nie, no, ale nie jest tak nisko. Nie jest tak źle. To się mówi, raz kozie śmierć. Zobacz, czy sufit jest. Jest. Jest echo, nie? No. Chodzi ktoś jeszcze? Zapraszamy. Tylko nie mówić wszyscy na raz, bo będzie. Nie mówić wszyscy na raz, bo wiesz. Uwaga na głowę tylko. Tak, ja mam wyłączone. Typ wszystko włączone mam. Typ samolotowy. Proszę? No, mega, nie? Stój chyba. Nie, hot dog, to nie, to w ogóle tu leży długo. Jaki śmiech. Nie, Dawid, to nie jest nikogo, to nie jest nikogo z nas. Ktoś tutaj po prostu kupował też na Circle K ten hot doga. A, sypnie. Tak, sypnie. I tu jest jeden chyba był tu. Tu, aha, tu, drugi i trzeci. Trzeci. Trzy takie sypnie? Tak, no zobacz, jak to potężne. No tak, no to dwa to za mało. Co tutaj sypnie? Z czym? Tylko z fluxem chyba, nie? Bo SB tu nawet nie by odpalał, bo to będzie echo nas zabije. Ale to bardziej bym sobie odpalił właśnie w tych miejscach, gdzie się coś stało. Czy przy tej awionetce. I tam, gdzie ten chłopak. Ten, no. Tak. A tutaj z czym? Tutaj jeszcze to działać. Nice. Kolejne, jeszcze kolejne. O, ja się idę przejść. Kolejny. Macie kolejną. Tu jeszcze kolejną. Tylko coś nadepłem i wszystko słychać. Tu kolejne. Tu kolejna. I wszystko. Chyba jeszcze jedna tutaj po drodze. Tutaj jeszcze. Tutaj też. Miałeś skoki? No to coś chodzi za nami. Szkoda, żeś tego nie nagrał.
Mocne miałeś? To może jeszcze... Mocne miałem. Może się jeszcze pojawi. Te skoki miałeś, jak on był tam gdzieś. No. No to ciężko bym, żebym tu dobiegł. No. Ale... Teraz cisza. Jest. Masz! Nagało się. Teraz już jest. Znowu. Trzy razy. Mignęło. Jest znowu. No, pole elektromagnetyczne. To jakoś anomalia, która tutaj przechodziła, albo coś przechodziło, albo coś łapie. Jakie. Wątpię, że kable, bo kabli to już chyba dawno nie ma. Jest. Anomalia. Anomalia jakaś. Jakby ci potwierdził, no nie, że tutaj jest. No, że coś musi tu być w takim razie. Kapanie wody słyszę. A z jakiej odległości szczytuje radiostacja? To bardziej SB, nie? SB, no. To nie, to nie szczyta. To tylko elektromagnetyczny, coś ci podejdzie blisko, z przodu, to tylko wtedy szczytuje, jak ma bateria coś, nie? Nie, bo tam za tą ścianą, no, jest komin, na którym są nadajniki. A to będzie może nam wciągać nam SB. Tu SB chyba odpada w tym miejscu. Prędzej flux. Ale nie wiem, czy tu flux pasuje. Tutaj flux nie, ale tam przy tej awionetce. No. I tutaj w ogóle odpada SB, bo chyba, że będę na AM-ie, a nie FM-ie. No. Ale tu by nas zabiło echo. Jakbym włączył fluxa, to nas tu rozwali, bębenki nam rozwali. O kurde, wyobrażam sobie ten dźwięk. Wyobraź sobie wzmocniony w dźwięk jeszcze od SB? No właśnie, chyba tak. Jakie echo. Jak nam... No właśnie. Ale co, czy to mogę włączyć? To nam rozwali bębenki najwyżej. Nie, lepiej nie. Potrojone dźwięki. Ja zobaczę, jak to będzie brzmiało. Na chwilę tylko. Nie uważaj tego, nie. Zwali nam się na głowę ten... Czy jest ktoś z nami w tym miejscu? Nic. Pytałem, czy ktoś jest z nami w tym miejscu. Coś było słychać. Coś tam łapało, coś tam, ale to pewnie wiesz, bardziej te radia i tak dalej. Wszystko mam? Czy mi coś wypadło po drodze? Nie. Wszystko mam. Nie, tam jest ciężko by było. Echo mnie tam już rozwalało głowę. Jezus Maria, znów. Proszę? Nie, dobra, nie. Chyba wiatr wiał i takie fajne echo zawiało. Dobra, chodźmy, bo my mamy tylko tą latarkę moją na głowie. Chyba. O kurczę, dobra, panie przodem. O Jezus Maria. Dawaj to. Trzymaj to, trzymaj to. Trzymajcie mnie, ten leci. Ja zgadzę? No. Żyje. Oj, szkło, coś czuję. Tam właśnie te nadajniki. Aha, czy tu na tym są nadajniczki? Aha. O, jesteś fajne wejście. No do tych... Tu wejdziemy? Tak, chodźmy tam. Miałem jakieś urządzenia w rękach? Nie. Nie, miałem, czekaj, jedno. Siatkę lasową, tylko czy ja ją schowałem, czy zgubiłem? Nie no, chyba,
O, o, a czekaj, wiem, chyba tutaj. Mam. Moją pseudolatarkę. Tak. Której zapomniałem w zasadzie, gdzieś weszłam i do wody skoczyłem. Do silosa. O, oko, Illuminati. To, tam pod tą awionetkę chcecie? No, no tak, pod awionetkę idziemy, potem, tak. Potem wiecie, gdzie tam. Tam się zrobi z Fluxem i z SB nawet sesja. To wiecie, gdzie tam się tam drugą stronę się. Może no jakąś nową, czyli w tą drugą stronę? No, no drugą nie. A nie, to samo chyba. Chyba. Ja wszystkie drogi i tak powadzą, wiecie gdzie. No, ciekawe czy... Ja bym sprawdził, Daniel, czy mi nagrywa ta kamerka. Mogliśmy nie usłyszeć mu... Nagrywa. Tak? Dobra. Gdzieś jedno luknięcie, jeden rzut okiem i już wie. No właśnie, to bym się wtedy zdenerwował. Mogliśmy, nie wiem, na przykład nie słyszeć, wiesz, pikania albo coś, ale... A raczej byśmy usłyszeli. Ła! Przeprowadzamy teraz sesję z SB. Mamy takie pierwsze pytanie. Czy jest tutaj ktoś z nami, oprócz nas? Ja? Ej, miałem takie echo. Miałem echo. Czy jest tutaj ktoś, może... Kto został po wypadku tej awionetki? Pasty. Czy nas widzicie? Ja słyszałem, widzisz, albo oczywiście. Czy możecie się nam przedstawić? Nie możemy? Albo możemy? Więc jak macie na imię? A dziękujemy za odpowiedzi. Może coś złapaliśmy. Nie wiem, coś słyszałem, że była jakaś odpowiedź. Na jakieś tam pytanie miałem jedną odpowiedź. Czekaj, żeby sobie przypomnieć. Możemy. Czy możecie się nam przedstawić? Było, słyszałem, możemy albo nie możemy. Ja tam słyszałem, nie. I słyszałeś też? No, to mamy też. Trzecią opcję. To podsłuchaj, nie? Też pytanie miałem, czy jest tu ktoś z nami? Było nie. A potem i tak... Był skok, moi drodzy. O, no to tam... Do żółtej. Do żółtej? Do żółtej? Czyli do żółtego, czy do zielonego? Tu. A, do tego, no. Do żółtego. A to ładnie. No ja sam nie mam K2, ja bym to właśnie widział, nie? No dobra, zrobimy... A już ci świecę? O. A, pa, jak ci poświeci? To ja już niepotrzebny jestem. Psy szczekają dalej, nie? No, to jest przerażające, nie? Psy szczekają. Znaczy przerażające. No, bo tak szczekają bez powodu. To tak jak w Zosiówce, nie?
Jezu, tam na cały czas czekały, cały czas jak tam byliśmy. No ten dźwięk, o, co to było? No dźwięk łączenia się jak modem, nie? Nie wiem skąd, to się, skąd dobiegał, to nie mam pojęcia. No tutaj pewnie gdzie dalej był jeszcze, więc... No jakby się oddalał, nie? No. Tak jakby... No, działa. Już myślałem, że samo działa, zaczęło działać. No a M-Pod jeszcze? Ej, dobrze mówię? Nie, M-Pod już stoi, sorry. Flux jeszcze. Za dużo sprzętów na głowie. Dużo nas. Dużo tych. Dużo sprzętu, dużo was. O jest. Ała. Tutaj? O, to grubo. Dobra, no to zrobimy tutaj. Daniel? Witamy. Jeżeli jest ktoś w tym miejscu, możesz nam dać znać na to urządzenie, wpływając na tę stronę, odpowiadając nam na tak i na tę stronę, odpowiadając nam na nie. Ja się tu muszę. Pierwsze pytanie. Czy jest ktoś w tym miejscu? Możecie także wpłynąć na urządzenia, które są wystawione tutaj. Co jeszcze widzisz? Nie. Muszę tam. Mamy to nagrane, wow, jest tu ktoś z nami. Co ja czas tam dźwięki słyszę? Ja słyszę kapanie wody. Ja sobie ściągnę na chwilę plecak, bo już mi nie wyrabię. Czy to prawda? Że rozbiła się tu awionetka? Dokładnie. O kurde. Tak. Okej, podchodzili nam. Czy jest z nami ktoś z tych osób, które tutaj zginęły podczas tego właśnie wypadku? Czy to prawda,
że niedaleko spadł z wysokości chłopak i stracił życie w tym miejscu. Nie świeciło. Ja nie wiem, czy nie miałeś czasem skoku, ja go chyba widziałem, ale u ciebie, Daniel. Chyba tak. Możliwe, że się nagrało. Albo mi się tylko wydawało, ale chyba widziałem. Dziękujemy za odpowiedzi. Także potwierdzone. No. Możesz jeszcze podnosić na inne urządzenia? Dwa z anteną i kulki. Które wystarczy, że dotkniesz i się załączą. Zbieram, nie? Mhm. No zbieraj, bo ty wiesz, gdzie ją stawiłeś. Tam jest kulka, na tym. Jeden podjeżdżu, ja wygląduję. No, mam go. Już nie będzie piszczał. Oje, uszy. Kulka gdzie? Tam, dalej. Tu leży. Czekaj, żebym jej nie nadepnął. Na tym, na tej cegle. No, widzę. Mam. I tyle tylko? No. Dobra. Nie, pytam, bo nie wiem, czy ile się rozkłada. A jeszcze jest jedna. O, wzięłaś. No. To już są wszystkie. No to dawaj. Trzymaj. No czekaj. Tu mam trzeba znosić. A ja swoje. A ten się bawi. Wykrywa. No elektromagnetyzm w twojej ręce cały czas ten. W ogóle wykrywa, wiesz, jak coś się zbliży do anteny. O, w ten sposób. Bo bardziej na elektromagnetyczne są te kanwójki wszystkie. Rempody też wyczuwają, jak się coś zbliża do antenki i tak samo tamten właśnie, większy rempod. Zależy, gdzie poddasz rękę, z tej strony się zaświeci odpowiednie światełko, nie? Tak jest czuła ta antena, nie? I jak blisko i jak nisko tej anteny. Im wyżej, tym inny dźwięk i inna modulacja sygnału, nie? To jest właśnie dobre. Miałam skok, moi drodzy, miałam skok. O. Mogłem tu patrzeć. Ale tu masz skoki w tym miejscu właśnie, no i tutaj się ewidentnie coś stało. I tutaj mamy skoki. Czyli można byłoby potwierdzić to miejsce. Potwierdzić tą historię, która się tu wydarzyła. Możesz podejść do tego urządzenia na chwilę jeszcze raz. Zobaczymy. O. Potwierdzisz nam, czy to ty. Pobrać z niego energię. Albo z innych urządzeń, które tu mamy. No, ciekawe, czy jeszcze będzie.
Mhm. To jest wszystko, jak to można powiedzieć na początku. Jesteś z nami jeszcze tutaj? Włączył ci się? Tak. Flux! Znowu? No to... To nieczęsto się nam zdarza, żeby się nam włączył. Już drugi raz w sumie. Dopiero. No ale potwierdziło nam. Mhm. No nawet nam odpowiadało, nie? Wiedziałem na skoku tutaj. Też. Nie jednym, bo było ich kilka. Daniel miał na swoim roku. Ty masz na tym, na zwykłej. I jeszcze potwierdzenie i na SB może coś złapaliśmy, to się dowiemy już po montażu. Nie? Coś stwierdzą widzowie, może też coś ustrzeli. A tutaj typowo potwierdziło się wszystko fajnie. Jeszcze bym... A tam przy schodach też jeszcze, nie? W środku. Może coś chodziło po schodach, nie? No tam wszyscy będzie... Co? A tu schody w dół. Jakie zejście. Ej, czemuś nie mówiła wcześniej? Nie pytaj mnie. Nie wiem. Idziemy? Po prostu tutaj stanęłam i... Można iść. Macie latarki, to idźcie przodem. Może na dole będzie coś ciekawsze. O Jezu, tu są strome te schody. Takie trochę pod skosem. Jeszcze niżej. O kurde. Ale chłodekiem już to fajnie atakuje chłodem. Ej. No to są te sypnie, co ten. Oj, oj, oj. O, tu jest już, tu jest pewnie głęboko. To już widzę dno tam. Nie, tak sobie stanęłam, że tu jest schoda i tak nie. I nic nie mówił. O, o, ale uwaga, no, są dziury. O kurde. Wow, jakie stalagmity, czy stalaktydy, czy jak się to nazywało? No, kryształu nie. Nie, stalagmity lub stalaktydy już się porobiły z tego, co tutaj woda skapuje, nie? Nad nami tu tego wszystkiego jest dużo. No, ładnie to wygląda. Fajne formacje takie skalne się robią, nowe, na skałach, nie? Woda przesiąka przez cały beton i coś się tutaj pewnie, wiesz, krystalizuje i robią się właśnie te... Stalaktydy albo stalagmity. Nie wiem, nie pamiętam. No, ta latarka ma dużo funkcji. Boga na głowę. Pod nogi też, no oczywiście, musiał wyrżnąć prawie. No jeszcze mamy chwilę. Skok? Ma, ma. I to ma. I to jakie? Jesteś z nami tutaj? Ja, widzicie to? Niech ktoś jeszcze da swoją obok. Bliżej. Na... Wyszedł, a tutaj zaczęły się skoki robić. Czyli jakby kazał... Znowu, miał też. Tak. Jakby nam tutaj kazał przyjść, dlatego sobie tam stanęłam przy tej... Może schodach, no, po schodach nas prowadził w to miejsce. Tu mieliśmy przyjść? Tu się gdzieś zgubiłeś? Jeżeli tak, to przysuń się jeszcze raz do tych urządzeń. No to grubo, to jeszcze na koniec takie akcje. Prawie na koniec, bo jeszcze mamy tam... A nie chcesz spróbować z tym SB? Albo z jakimś czymś jeszcze? SB tutaj? Jeszcze SB? Nie, cokolwiek. Bo tutaj wiesz co fajnie będzie, to nie ma tu... Los tutaj jeszcze? Cokolwiek. Może... Nie wiem, bo tak jakoś... SB bym spróbował. Damy ci się okazję skontaktować z nami. Bo i tak go jeszcze nie rozczłonkowałem tego SB z głośniczkiem, więc... Czy jesteś tutaj może jeszcze z nami? Jesteś w stanie podać nam swoje imię? Słyszałem, chyba jestem.
Ja mam na imię Mariusz, jak ty masz na imię? Znowu słyszałem, jestem. Czy jesteś jedną z osób, które tutaj zginęły w wypadku awionetki? Mam, no są takie ciszciutkie te osoby. Dziękujemy na razie za odpowiedzi. Bo że tylko anomalie mieliście. Ale to potężne. Ale no widzę, że na SB nam się nie chce z nami kontaktować. Jest! Znowu tu jest! Jesteś z nami, czyli potwierdzasz to, czyli chcesz rozmawiać przez to urządzenie bardziej, tak? Wolisz nam dawać znać przez te urządzenie, tak? Spróbujcie może z Fluxem, może to też będzie chciał wpłynąć na Fluxika. Można spróbować, można spróbować na chwilę. To tak jak mówimy o Fluxie, o Fluxem chcę. Tak jak na początku, no potwierdzam. Jeśli chcesz, abyśmy się z tobą skontaktowali za pomocą Fluxa, zaświeć jak najbardziej potrafisz. Okej, okay, czyli chyba, no dajmy mu ten się z tą sposobność. Ty cały czas masz, domaga się wręcz tego. To będzie tylko postawić, nie? Przed nami to może. No. W tym pudełeczku może, nie? Czekajcie właśnie, pudełeczko. A, od tego właśnie mamy... Od tego właśnie mamy to pudełeczko. Trzeba jakoś to tak na równym. No, będzie stabilne przez to? Będzie. Bo nie jest jakiś ciężki zaś ten Flux. Myślę, że powinien stać się na tym na lajcie. No, lajtowy. Teraz będzie. No, może być tak. Trwało chciałbym odpowiedzi na tak i na nie. Ej, ty, patrz. Ty. Jeszcze raz się zboi. No. Już miało być py i miało być już na niebiesko, dopiero teraz. Jest. A ja skoro tu jestem. Dobrze, więc potwierdź swoją obecność jeszcze raz. Świecę w jedną stronę, zobaczymy czy coś się stanie. To jest przed nami. Położył te razie. No. Oprzyj o ściankę, o właśnie. No to nam będzie było opijanie o ściankę. Ja będę świecił przed siebie tym. Stał się, nie uszedł. Czyli jednak wolisz na K2 nam gdzieś tutaj. Na ruku, no. A położysz koło Flux. Tak. Okej. Kamień? No wiem. Myślałem, że już kulkę rzuciłem. Idealnie tam gdzieś chciałem. Ty, ale włączyłeś ją? Tak. Aha. I nie zaświeciła się, że się potulała. Coś jest nie tak, ona się powinna już świecić, jak zwariowana. No właśnie. Mówię, coś jest nie tak. Ej, wyłączył. To prawdopodobnie ja. Znaczy, a to ty, dobra. To mówię, słuchaj, nie? No właśnie, mówię, co nie było. No, nie było. O, to tak, to ty. Mhm. Co jest? Teraz to nie ty. No
nie, no bo jak... Teraz to nie daje. Dobrze, poczekajmy chwilę. Co jest grane? To czy rzadko się to zdarza? Czyli chciałeś, żebyśmy tu zeszli? Znowu. Na ruchu? No. Będzie to wszystko widać, spokojnie. Wszystko złapię chyba tym kadrem. No, widziałem. Teraz widziałem i chyba myślę, że to złapało. No, może być grube. O kurczę. Może być grube śledztwo. No chyba, że to ten żelbet w tych ścianach. Nie, no to cały czas... Nie. Raczej nie. Żebyśmy zeszli tu. No, no. Dlatego się zaświeciło, jak on podeszło na chwilę. No, tak by schodziło. No. A bo chodzi tymi schodami tam i z powrotem. No. Do tego miejsca tutaj i tam. W górę schodów. Znowu pies. Grozi nam tu coś? Jakieś niebezpieczeństwo? Ciekaw się nie szczekał. No, bo ten pies nie szczekał. No ja bym chciał usłyszeć, że teraz powie nie. Że nie grozi nam niebezpieczeństwo. Na czerwono, żeby zaświecił. Ale zaświeci na zielono pewnie. No bo może nam grozić w każdej Tak, chwili. W każdej chwili, no. Też by się zgadzało. Patrz, znowu. No. Teraz nie są takie duże, patrz. Skoki są bardzo miarodajne, bo... Raz tak, raz mocne, raz dobre. Teraz są ciągłe, ale nie są jakieś bardzo... Mocne, wysokie. No. Mocne. O, 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 mocniej trochę. Cisza. No. No to nie może być, wiesz, jakby to było ciągłe, to znaczy, że coś ciągle na to wpływa i coś tu musiałoby być w ścianach, ale tu nie ma nic. Czyli coś chodzi do góry i chodzi z powrotem. Chodzi tym korytarzem. Bo no nas nie chce, ewidentnie chce się z tobą. Z twoim urządzeniem. No, może, się, może mu się spodobało. Myśli? Może zbiera energię? Albo myśli? Albo znowu poszedł do góry schodów. No. Poszedł do góry, zaraz wróci. Chyba, że tylko jak Daniel się z nim kontaktuje poprzez to urządzenie, to z nim rozmawia. Na razie nawet nam nie odpowiedział na to, czy grozi nam tutaj niebezpieczeństwo. Ale jak powie, to możemy stąd iść. No dźwięki wody jak to. Tej wody to musi być dużo w takim razie. Teraz także ucichły odpowiedzi. A weź Daniel z powrotem ruka do ręki. Może to tylko w powietrzu, nie na ziemi. Tylko tutaj, w tym miejscu gdzieś. Tak. Możemy sobie iść i grozi nam to niebezpieczeństwo. Dobrze, zaraz pójdziemy. O, ale odpowiedz mi jeszcze na jedno pytanie. No. Czy przywiązałeś się do mnie? Doczek, ale byłby jaja. Przechodzą mnie ciarki. Co? Nie. Ale takie ciarki. No ale teraz ucichło. Na kadłubie, na roku.
Jeżeli tak, to dobrze wyczułeś, bo jestem osłabiony. Mhm. Ale nie masz prawa się do mnie przywiązywać. Zabraniam ci. I ucichł. Może miał misję tylko nas ostrzec, że mamy sobie stąd iść. Cicho zaś. To co, idziemy? No. To się ostrzegał nas, nie? Dobrze, no to dziękujemy za odpowiedzi. To wychodzimy. Wychodzimy. Nie chcemy tutaj nikomu przeszkadzać. To było ostrzeżenie, nie? I uciekamy, skoro nas ostrzegacie. Pudełeczko sobie tylko wezmę. No właśnie, miałem wziąć. Dziękuję. No to mamy. To było ciekawe. To było ciekawe, no. Tak. Się włączył? Tak. Aha, dobra. Wsiąży się. Nie, taka w ogóle, no coś mnie tutaj ciągnęło, żebyśmy tutaj wyszli. No to jest. Jak tam stałam i mieliśmy strach, to mówię nie. Miałeś? Znowu? Się może nas dalej postrzega, chodźmy stąd. Może mówisz, że idzie sobie. No, bo coś w tym stylu. Może nas dalej ostrzega. Ja bym wszedł, faktycznie. Jak nas ostrzega, to ja bym nie zostawał tu dłużej. I tak już odcinek jest ciekawy. No. Świecę ci do przodu. Tam jeszcze ciekawi na dół, ale kurde, tam już będzie woda. Proszę się na szybko. Dobra, sprawdźmy to. Tam jest koki. Co ty gadasz? Jeszcze większe? Co jest grane z tymi? A tu już jesteśmy na dole czegoś. To nie. Wyszliśmy sobie z tego budynku. No. Nad nami jest tylko strop. Ledwo się trzymający. Uciekamy stąd. Ziemia. Już się nie trzymam. Ty, papa. Kurde, to jest bez ciemno. Gdzie to było? Tutaj? Tak. Tutaj. Widzisz? No. Świecę, żebyś widział. Okej. Dobra. No nieźle. W miejscu wypadku awionetki. Wow. Po prostu wow. Wow. Dawid, że... No bo miałam powiedzieć Damian. Wszyscy dowiedzieli się, Damian. Damian został w czeladzi. Negatywnej energii, no nie? Bo mam no. Na co dzień do czynienia, chcąc, nie chcąc. No. No, pokażę wam później. No. No i właśnie mówię, kurczę, coś chciało, żebyśmy tam poszli. Po tym jednym skoku. Tam cały czas tam, zresztą no. Widzieliście. Nagrywamy w nocy, żeby nie było. Pokazałem, że jest po północy. Bo są, są też niedowiarki. Niedowiarki lub nie. No. A jak się czujesz? Dobrze. No, nie, ja też nie czuję, żeby coś się działo nad nami. To spacerek teraz powoli do wyjścia, jeszcze to nagram. Rempot? A, wiesz, się wziąłeś. Wziąłem się. Dawid. Tak, dobra. Myślę, że macie wszystko, tak? Rempot, pipi. Dobra. No kurde, ale to było fajne, to było fajne. Nie. To było fajne. O nie, znowu się trzeba schylać. Znowu to samo. One more time. Jest taka fajna. O kurcze. O właśnie. Już zadymiłem sobie przed sobą i bym wpadł w to. A zrobił mi się taki gęsty, jakbym nie zauważył, to bym wpadł w tą dziurę.
Włączył ci się? Co z tym M-podem jest nie tak? M-podem, fluxem jest nie tak. To jest tak włączony, nie? Jak on się włącza? Wiesz sobie, ustaw go tak, żeby nic ci nie pstyczek nie, nie ten. Nie, nie ten, nie, na, nie naciskało, nie? W środku. No takie, włącza ci się jak mi USB w kielni. Ale przecież było tak, jak mi się włączyło, jak prowadziłem sesję w Zofiówce na dole w piwnicy z tymi juszczkami, to ja tam stałem w gacie, a jeszcze mi się USB włączyło. Ale się powiem wszystko. Jakbym się włączył pod wejściu do piwnicy, do tego pomieszczenia, w którym stałem, to bym w ogóle już tamtąd uciekał. Już nie wiem, gdzie bym uciekał. W ścianę bym się bobił. To ja jeszcze tutaj chciałem z tymi juszczkami, ale już... Ciekawe, czy byśmy mieli odpowiedzi na juszczki. Ale się często coś się włącza, nie? Jakiś... Właśnie coś często to. Flux się coś często włącza. Ale idziecie? Czekaj. Co chcecie jeszcze sesję z juszczkami? Mogę wyciągnąć. Wszystko masz, nie? No, mam, ale niekoniecznie robiłem. Teraz jeszcze ten dźwięk, co wcześniej był, kurde, też mi powiem ci. No, to też było. To było ciekawe, nie? Szkoda, że nie nagrywaliśmy no, wtedy. No, szkoda, że tego nie nagraliśmy wtedy. Jak myśmy z dźwięk łączenia się modemu, taki tak. Z 1990. No. Te modemy były jeszcze takie. Ła. Nie, to w innym miejscu było, to już podejść dalej było. To było ciekawe. Udeś. Za gęsty mam ten dym, nie widzę gdzie idę. Dźwięk sobie robisz, nie? A masz tu czerwony chmur? No. To weź tu czerwony chmur. No bo czuję coś, że... coś tego. O. Jak to nie wygląda? No, o kurde, fajne, jaka mgła, z takim poświatą jeszcze, no, świetnie to wygląda. Ała, oła. Kurde, ale za fajny widok, nie? No, nagrywa się to pewnie, to widać. Jeszcze ten znak przed nami tak fajnie, taki okrągły. Okrągły czerwony naokoło, białe w środku. Co to za znaczek? Wow. Zobaczcie, jaki ładny znak. To? Zakaz wejścia. O kurde. Grozi zawaleniem. No, my już widzieliśmy to nie raz. Widzieliśmy to zawalenie. Wchodziliśmy do takich budynków z takich. O co? Czyli... co? Auto. Auto. Do zobaczenia, widzowie, na auto. Także jesteśmy po eksploracji i badaniu tego miejsca i mieliśmy duże skoki na ruku. Na Kadwójce też były. Na Kadwójce się były. Więc no, w tym miejscu, gdzie był wypadek z awionetką. Z awionetką właśnie potwierdziło się. Na fluxie. Na fluxie i prawdopodobnie też potwierdziło się to, że ten chłopak też, tutaj stracił życie. Nie? Także mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mamy nadzieję, że goście nasi zadowoleni. Ja bardzo. Mi się też bardzo podobało. No. Dziękujemy Łukaszowi za bycie przewodnikiem. No, tak, wspaniale się spisałeś tutaj. Ekstra historię też zagadał. Świetny wypad i fajna eksploracja. Widzimy się na kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Cześć.
Cementownia Godziec. Cementownia mieszcząca się w Godźcu, jest to dzielnica Będzina, została uruchomiona w 1857 roku. Jest to fabryka cementu portlandzkiego. Właścicielem był Jan Ciechanowski, a pierwszym dyrektorem był inżynier Emil Konarzewski, który prowadził zakład przez 20 lat. Stanisław Ciechanowski wydzierżawił, a w 1925 roku sprzedał cementownię koncernowi belgijskiemu Solvay. Koncern Solvay prowadził rozbudowę zakładu aż do 1939 roku. Równolegle z rozwojem cementowni nastąpiła ogólna poprawa sytuacji materialnej, załogi, wybudowano mieszkania i inne obiekty socjalne. Przez długi czas pod cementownią utrzymywano filar oporowy zalegający pod tym obiektem pokładzie węgla o grubości 1,8 metra. Na skutek wyeksploatowania go przez kopalnię Godziec nastąpiły nieodwracalne szkody w obiekcie cementowni i 31 lipca 1979 roku wstrzymana została działalność produkcyjna zakładu. Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z 19 lutego 2021 roku do rejestru zabytków wpisano zespół zabudowy cementowni Godziec wraz z tradycyjną nazwą zabytku Cementownia Godziec, w skład którego wchodzą budynek zbiorników szlamowych, 5 silosów połączonych pomostem transportera cementu wraz z wieżą konwojera, konstrukcją elewatorów cementu przylegającą od strony zachodniej do silosa numer 2.